Dzień dobry, Agata Kowalska, witam Państwa w programie Kowalski-Chojecki. Odpowiadają ze mną w studio pastor Paweł Chojecki. Witam. I Marian Kowalski. Witam Was serdecznie. Bardzo dużo komentarzy odnośnie petycji i to dużo takich bardzo dobrych komentarzy. Pan Mariusz. I tak zwyciężyliśmy, bo tą petycją otworzyliśmy oczy i umysły Polakom, że jeżeli razem się zjednoczymy przeciw czemuś, mamy siłę wygrać i wytępić zło toczące Polskę naszą, powtarzam, naszą ojczyznę. Otóż tak. Czyli ludzie są zadowoleni. No, mówię, zeszliśmy z placu boju około 5 rano z poczuciem sukcesu, z poczuciem zwycięstwa, a nie klęski. I o tym więcej mówiliśmy o 13. A tak jak mówiłem, wcale nie jest przesądzone, że petycja nie została podpisana, bo tu Bóg posłużył się naszymi wrogami, którzy chcąc zdyskredytować tę petycję, uruchomili drugą, jednobrzmiącą, zerżnęli i wkleili drugi raz. Ale nie doczytali regulaminu, że dwie petycje w tej samej sprawie mogą być sumowane. Czyli można połączyć. Także już z takim wnioskiem wystąpiliśmy do Białego Domu. Panie Marianie, zostały nam bagnety i ręce. Tanio skóry nie sprzedamy. Widać, że duch taki żołnierski. Bojowy jest bardzo. W większości naszych widzów pozdrawiamy i cieszymy się. Mega Kościół, szacun dla Was, dla nas, dla wszystkich, którym sprawa Polski była bliska sercu. Otóż to przy okazji Państwo mieli okazję zobaczyć, ilu w środowisku tak zwanej prawicy jest ludzi, którzy zajmują pozycję tak zwanych producentów nawozu. Wymądrzają się na każdy temat, jak przychodzi co do czego, w ogóle nie można na nich liczyć. Taki odsiew jest korzystny, ponieważ wiemy, że ich dobre rady w innych tematach też trzeba traktować z przymrużeniem oka. Dokładnie, o tym pisałem w miesięczniku Idź pod prąd, możecie to sobie sprawdzić. Około 3 tygodni temu mówiłem, że ta petycja pokaże prawdziwe oblicza wszystkich autorytetów patriotycznych. No i pokazała. Teraz już wiemy, kto jest kim. Ta wiedza niech nam towarzyszy. Musimy to pamiętać. I wyciągnąć wnioski. Tak jest. Malwina Milecka. Przykre jest to, że przy 37-milionowym kraju jedynie i aż 99 tysięcy podpisów. Jest to nasz sukces, lecz przykre jest to, że tyle tysięcy osób chodziło co miesiąc przez kilka lat na miesięcznice smoleńskie i teraz odpuściło. Nie rozumiem tego, nie rozumiem obojętności niektórych Polaków. Jak można być tak obojętnym wobec prawdy? No, ludzie oczekują przywództwa. No to normalne. Ale jak się okazuje, że ci przywódcy nie spełniają pewnych kryteriów, to lepiej się przekonać o ich walorach, gdy jeszcze nie mamy realnego zagrożenia takiego, wiecie, które grozi utratą pewnych wartości na długo, na przykład własnego państwa. Dlatego myślę, że widzą Państwo w tym momencie, kto traktuje poważnie pewne wydarzenia historyczne i polityczne, a dla kogo to są zwykłe slogany wyborcze. Ta wiedza jest nam potrzebna na co dzień, bo Polacy niejednokrotnie mają poczucie takie, że ktoś nas oszukał. Przy okrągłym stole nas oszukali, przy wejściu do Unii nas oszukali. Więc w tym momencie, gdy już wiemy, kto nas może oszukać, no to nie damy się im oszukać w momencie kluczowym. Także to jest cenne doświadczenie. Maski spadły. Na pocieszenie mogę powiedzieć, że no, taki wzorcowy naród, jeśli chodzi o walkę o wolność, jak Amerykanie, którzy wygrali z największym niezwyciężonym imperium brytyjskim swoją walkę o wolność, w bezpośrednią tą działalność polityczną, a potem militarną, zaangażowało się tylko 3% kolonistów. 3% kolonistów. Przerzućmy to na polskie realia. 30
parę milionów jest w Polsce, bo spora część z nas musiała się przenieść za pracą. No, spora część to jeszcze dzieci, czy osoby no, już bardzo niedołężne, czyli takich tych świadomych Polaków, to jest gdzieś między 20, znaczy świadomych to tak troszkę tego, ale no takich, którzy się nadają do zaangażowania, 20-30 milionów, czyli tak naprawdę te 3% to jest od kilkuset tysięcy, tam powiedzmy od 600 tysięcy, no tak gdzieś do około miliona. To jest ta aktywna grupa obywateli, która potrafi wziąć los swojej ojczyzny w swoje własne ręce. Nie cofnie się, nie będzie się oglądała w lewo, w prawo, nie będzie mówić, a to się nie uda, i jeszcze, żeby się wam nie udało, to już szczęście będzie dla narodu. Nie, no to takich mieliśmy naprawdę bardzo duży wysyp. Zobaczcie, że my zgromadziliśmy 100 tysięcy tych ludzi. Rozumiem, że spora część tych ludzi to są zagraniczne jakieś głosy, też przyjaciół Polski, przecież amerykańskie środowiska konserwatywne, John Birch Society też się zaangażowało w zbieranie podpisów nie tylko wśród Polonii, ale też wśród amerykańskich patriotów. Ale mimo wszystko dużo więcej ludzi niż podpisało, skupiło się przy tej petycji. Tak, a jeszcze to się będzie, efekt, zobaczcie, też tu no, w pewnym sensie Piotr Gazda, taki proroczy rysunek, efekt kuli śniegowej, która goni te polityczne świnie, osuszyć bagno, przegonić świnie, to jest misja ruchu 11 listopada, jedynej antykomunistycznej i biblijnej partii w historii Polski. Także odnieśliśmy duży sukces, gdzie przynajmniej od 10 do 20% aktywnych Polaków, którzy chcą ratować ojczyznę, już skupiło się wokół inicjatywy ruchu 11 listopada. W ten sposób należy na to też patrzeć. Petycja do Donalda Trumpa, zdecydowanie sukces. Oddzieliło to ludzi honoru od reszty. Komentarz od Marka. Dziękuję. Dalej jeszcze co do petycji. Najnowszy argument polskich dziennikarzy, żeby nie mówić o akcjach ruchu 11 listopada. Nie mówię, bo to inicjatywa polityczna, a dziennikarz nie może się mieszać do polityki. A no to ciekawe, ilu tych dziennikarzy dostało pracę po wygraniu wyborów przez Prawo i Sprawiedliwość. Przedtem pracowali gdzie indziej. No to widać, jakie to są figury. A polityczni korespondenci politycznych mediów, nie? No to jest kpina. Tu niestety Cezary Gmyz się zhańbił takim właśnie wpisem. Ciekawe, że to tylko o inicjatywie jednej partii ci dziennikarze nie mogą mówić i pisać. O innych mogą. No to taka właśnie ich jakaś kalego mentalność. Dziękujemy. Pan Andrzej pyta, czy będzie odwołanie w sprawie petycji odnośnie tego jednego dnia, kiedy petycja była zablokowana? Zrobiliśmy coś innego. Tu nasi widzowie, pan Aleś z Czech, ale też Jarek z Warszawy też już to wyłapali, że zgodnie z regulaminem tej petycji, jeśli dwie petycje dotyczą tego samego tematu, to ich głosy mogą być zsumowane. Nasi wrogowie, żeby uniemożliwić nam sukces, zrobili drugą petycję, ale nie dotyczytali regulaminu. Teraz właśnie już poszedł wniosek do administratorów tej We the People, tej strony, gdzie można te petycje tworzyć, żeby zsumowali te głosy. Będzie to z górką ponad wymagane potrzebne 100 tysięcy. Czekamy na rozpatrzenie tego wniosku. Czekamy. Czyli złaki pracują także na chwałę Boga. Zobaczcie. Pan Robert. Chyba się będą drugi raz zastanawiać, zanim zmałpują znowu to, co robimy. Zanim cokolwiek skopiują. Pan Robert. Kochani, dzięki tej petycji Bóg pokazał mi, jakimi ludźmi jestem otoczony w rodzinie i w pracy. Ludzie, którzy wydawali mi się w porządku, okazali się zwykłymi szydercami z pakietem drwin. Otóż to, no po to wojsko ma zajęcia na poligonie, żeby wiedzieli, czym grozi biwakowanie kilka tygodni na świeżym powietrzu, prawda? I tak samo tutaj. To jest właśnie poligon. Sprawdziliście, z kim macie do czynienia. Czy ci ludzie, z którymi się pija piwko i ogląda mecz, czy na nich możecie liczyć, oni na was,
w momentach zupełnie innych. Bo niestety muszę powiedzieć, że to nasze życie takie też prywatne, polskie, zostało zamordowane w pewnym momencie. Kto z was ma naprawdę przyjaciół przez 40-50 lat? Jak nasi rodzice na przykład. Kto z was ma takich bliskich, których możecie powiedzieć, że spotykacie się tam na imieninach 4 razy do roku w tym samym składzie, prawda, no, od zawsze. To rzeczy są przecięte. Zmiana szkoły, miejsca zamieszkania, pracy, czy zmiana nawet stanowiska, miejsca pracy powoduje, że, a zwłaszcza jak macie kłopoty, to się okazuje, że dawni przyjaciele nie za bardzo chcą z wami mieć cokolwiek wspólnego. Także to jest okazja do tego, żeby sprawdzić, z kim macie do czynienia. Budowanie takich podstawowych więzi wśród Polaków, takich grillowych więzi, imieninowych, jak ja mówię, jest rzeczą szalenie ważną i tego nie wolno pomijać. Ale to musi mieć jakiś głębszy kontekst. Nie tylko się zabaniaczyć, bo wódkę to się każdy z każdym napije chętnie. Tylko czy wy macie z tymi ludźmi ten sam katalog wartości? Mm-hmm. Czy wam zrobią świństwo? Czy pomogą? Czy możecie im powierzyć swoje problemy i wam pomogą w rozwiązywaniu tych problemów? Czy okaże, że z tego życia wyjmują przyjemnostki? Wyłącznie, wzajemne. A potem cię sprzedadzą. A potem tak. Polak Polakowi bratem. My mówiliśmy, że chcemy, to jest hasło drugiego zjazdu. No już też się pogubiłem trochę. To dobrze, że już... Chyba tak, drugi. Wydaje mi się, że drugiego, jak coś na mnie poprawcie. Chcemy wprowadzić nową jakość w stosunki między Polakami. I to, co pan, tak, nasz widz napisał, pokazuje, że to się dzieje, się odsiewa ziarno od plew. Myślałeś, że to są fajni ludzie, tak, pan Robert, tak? Myślałeś, że to są fajni ludzie, na których możesz liczyć, gdzie masz ten sam katalog wartości, to samo uważasz za dobre, to samo za złe, to za chamstwo, to za honor, a tu się okazuje, że to są obcy ci ludzie, z obcej planety praktycznie. Cieszę się, że coraz więcej ludzi otwiera oczy, bo to doświadczenie nam towarzyszyło już od wielu, wielu lat. Politycznie to szczególnie przy wejściu do Unii Europejskiej, 2003 rok, nie, to wtedy też poznaliśmy, wiele masek spadło, wielu przyjaciół, ja nie mogłem uwierzyć, jak zobaczyłem jednego ze swoich, myślałem kiedyś, braci w Chrystusie, wśród sponsorów, jak się tylko dorobił, to się sprzedał, wśród sponsorów tych uroczystości unijnych, a potem wylądował w KODzie. A byliśmy kiedyś razem w jednej wspólnocie, tej katolickiej zresztą jeszcze, takiej, tej przy Akademii Medycznej Emanuel, nie? Także to się ludzi właśnie w ogniu walki się sprawdza, czy się pokazują charaktery i cieszę się, że tylu z nas, tylu z was mogło zobaczyć, w jakim otoczeniu żyje, ale na pewno znaleźliście też takie kryształy. Być może nawet wśród ludzi, co do których nie spodziewaliście się tego, że tutaj tak nie, niby nic was nie łączyło, gdzieś tam daleko, szary jakiś człowiek, a przyszedłeś z tą petycją, okazało się, że to jest twój prawdziwy brat w tym ideowym sensie. Także nie żal ludzi, których przy nas trzymało tylko piwo lub inne korzyści, nie? A cieszmy się z prawdziwych przyjaciół, którychśmy w tej walce znaleźli. Następny temat pytań odnośnie wyborów. Sporo się pojawiło. Pan Witold. Dzień dobry, gratulacje panie Marianie. Proszę mi podpowiedzieć, co mogę zrobić ja, Polak mieszkający w Niemczech, żeby poprzeć kandydaturę pana Mariana. Jako niemieszkaniec Lublina nie mam prawa głosu, ale chcę pomóc. Jakieś propozycje? Proszę pana, bardzo prosta sprawa. Będzie mnóstwo artykułów na mój temat. Ma pan internet. Proszę śledzić komentarze i swoje komentować. Wojna internetowa, informacyjna musi trwać. I to pan może zrobić bez wychodzenia z domu. Ja nie oczekuję wsparcia finansowego. Nie wiem, może będziemy mieli jakieś potrzeby finansowe. Wtedy to ogłosimy. Jeszcze nie ma kampanii, także o tym nie będę mówił. Ale od już może pan swoje zdanie wyrażać, komentując rozmaite teksty na mój temat. I o to bardzo proszę.
Każde wsparcie naszej telewizji czynem, modlitwą, czy też finansowe powoduje, że możemy jeszcze skuteczniej docierać do szerszej grupy osób. Teraz pracujemy nad rozbuchaniem tej wersji anglojęzycznej, ale tu pan nasz widz jest z Niemiec, już czeka, pan Witold, może się też, można się w to zaangażować, już czeka wersja niemieckojęzyczna, już tu szczególnie nasi klubowicze z Austrii, Iwet, pozdrawiamy, na tym froncie już działają, już jak to się mówi, w blokach startowych stoją. Gotowi. Także naprawdę mamy ambitne plany, ale potrzebujemy naprawdę poważnego wsparcia, bo widać, że to rozpoznanie bojem, ta petycja pokazała, że nas są już dziesiątki tysięcy. I teraz trzeba pójść za ciosem. Pani Agnieszka pisze, cieszę się, że pan Marian zdecydował się kandydować. Będę na pana głosować. No, bardzo dziękuję. To już mój trzeci start w wyborach prezydenckich w Lublinie. A przejrzałem ostatnio materiały z poprzednich kampanii. Muszę państwu powiedzieć, że uznałem, że jakbym miał przestać się zajmować polityką, to mogę żyć z wróżbiarstwa, bo wszystkie moje programy, które zgłosiłem wówczas, no jednak życie zweryfikowało je jako bardzo słuszne diagnozy i bardzo potrzebne. Niektóre zostały zrealizowane. Się bardzo cieszę. Na niektóre czekają na realizację. Jak Marian Kowalski wygra wybory, przeprowadza się z Warszawy do Lublina. O! A mówiliśmy już, że nasi widzowie z Trójmiasta planują przeprowadzkę. Warszawę też zapraszamy. Zapraszamy. Czy Idź Pod Prąd planuje stworzyć parę projektów ustaw na następne wybory, żeby mieć teczkę pod tytułem Ustawy na pierwsze 100 dni rządów? Można na stronie Ruchu 11 listopada zrobić zakładkę Projekty ustaw. Co o tym myślicie? No, ja w zasadzie nie muszę chyba niczego nowego tutaj wymyślać, bo w tym obiegu takim to jesteśmy, no ja od 20 paru lat i widzę, ile rzeczy zostało zaniechanych, inne zrobionych źle. No życie przed tym cały czas nowe problemy stawia, także niektórych nawet nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale dla mnie sprawą kluczową jest ratowanie polskiej własności, polskiej pracy w polskich rękach, czyli kwestie systemu podatkowego, systemu ZUS-owskiego, absurdalnego systemu tak zwanej opieki zdrowotnej, czyli gospodarowanie tym groszem socjalnym, absurdalne. To są rzeczy, które widać są niezmienne. I radykalna obniżka podatków i obciążeń Polaków zwykłych, zwłaszcza prowadzących działalność gospodarczą, to są rzeczy, które, no to widzę, się nie zmienia i nikt inny nie ma ochoty się za to w ogóle brać. No, inne rzeczy też są aktualia. No, na przykład wiele zostało rzeczy rozpoczętych, czyli ta droga Via Carpatia, którą my od dawna mówiliśmy, że jest taka potrzeba komunikowania Polski, znaczy Europy, z północy na południe, a nie tylko ze wschodu na zachód. Udrożnienie szlaków rzecznych jako dróg komunikacji towarowej najtańszych na świecie, to już się dzieje. Czy sprawa odbudowy polskiej armii, to już się dzieje. Dla mnie istotną rzeczą jest sprawa skomunikowania Polski, czyli to, żeby połączenia lotnicze były krajowe, za komuny były. A tu proszę bardzo, ja w Lublinie mieszkam i nie mogę się wybrać już drugi rok na Pomorze Zachodnie na spotkanie z osobami zainteresowanymi takim spotkaniem. To trzeba zmienić. Polska musi być, i to nie trzeba budować wielkich portów lotniczych, jakichś, no, połączyć świat z kosmosem. Połączmy najpierw miasta polskie. Polskie. To nie jest wielkie przedsięwzięcie. Oczywiście to jest dobry pomysł, ale pamiętajcie, że nasi konkurenci, oni zwykle nie mają pomysłów na Polskę, mają tylko pomysł na pierwsza praca, pierwsze koryto, pierwsza łapówka, o takie tam mają pomysły, no ale chcą coś pokazać tam innym ludziom, no to zwykle tak samo przecież w mediach tych pseudoprawicowych czy internetowych kopiują nasze rozwiązania, najpierw je krytykują. O, Chojecki, Kowalski, pieniądze zbierają. Pamiętacie, ile hejtu było 2 lata temu? No zobaczcie sobie, co dzisiaj robią. Rączki wystawiają już. Już dobrze, już pasi. Także to są
to ja to tam, dobra, już nie będę, ale nie mam słów na te karły moralne, dlatego nie możemy im dawać też na tacy rozwiązań, bo oni to ukradną i będą lansować jako swoje, nie? Także spokojnie. Zapraszamy oczywiście wszystkich, którzy mają pomysły właśnie na konkretne rozwiązania ustawowe. Będziemy to konsultować. Myślę, że będą powstawać takie grupy tematyczne z czasem. Tu oprócz tych rozwiązań podatkowych już jeden z polskich profesorów zaproponował nam pomoc w stworzeniu systemu przejścia od ZUS-u do wolności. Nie? Żeby nie zrobić tego skokowo, żeby rozłożyć to w dość krótkim czasie, także już pierwsze te przymiarki do ustaw już są. Dariusz Niedźwiecki. Ja to widzę tak. Pan Marian wygrywa wybory w Lublinie, potem parlamentarne dla ruchu 11 listopada, a potem prezydenckie w Polsce. Ludzie się dobry, budzą. Dobry plan. Tak jest. Popieramy. Kolejność mi też odpowiada. Pytanie odnośnie tragedii w Zofiówce. Chciałbym, żeby panowie wypowiedzieli się na temat tej właśnie tragedii. Czy można było temu zapobiec? Czy winni tej tragedii zostaną ukarani? Chodzi o dyrekcję kopalni. Ja tu nie jestem ekspertem w tych sprawach, także nie będę się wymądrzał, nie będę zajmował stanowiska. Jednak zawsze podkreślam, że to, że górnicy narażają codziennie swoje życie, to, że suwerenność energetyczna państwa jest rzeczą niesłychanie ważną, powinno nas ustawić w takiej pozycji, że nasz przemysł energetyczny, wydobywczy i ludzie potrafiący pracować akurat w tych trudnych warunkach powinni być pod szczególną opieką państwa polskiego. Jeżeli ktoś mówi, że straci tej, że jakaś kopalnia jest tam, powiedzmy sobie, no nie wróży tego, że będzie rentowna. Ile było przypadków, że nierentowną sprzedali? Się zrobiła rentowna, prawda? To i tutaj trzeba, uważam, mimo całego, powiedzmy, przychylnego stosunku do wolności gospodarczej i handlu, no jeżeli jesteśmy zasypywani węglem z krajów nam wrogich, które dotują własne wydobycie po to, żeby wykończyć naszą suwerenność energetyczną, to ja się nie waham powiedzieć, że trzeba też pielęgnować swoje zasoby węgla, wykorzystywać je. Uważam, że zamykanie, że kopalnie nie powinny być zamykane, no, gdy naprawdę są to pokłady węgla rokujące jeszcze jakieś szanse na wydobycie. I jeżeli ktoś powie, no, że tam kopalnia przez 2 czy 3 sezony przynosi stratę, to ją zamknąć. No i gdyby według tych kategorii rozumowali prywatni producenci lodów, to nikt nigdy by lodów nie produkował. Bo sezon na lody to trwa tam maj, czerwiec, lipiec, sierpień, a reszta no, to często trzeba dokładać do interesu. A dokładanie do interesu w czasach dekoniunktury jest elementem troski o istnienie całej branży. I wielu tak zwanych prywaciarzy, w tym moi rodzice, wiedzieli, że raz jest lepiej, raz jest gorzej. Ale mieć własny interes, który czasem lepiej nie pojechać na wakacje, a dołożyć do interesu, niż później nie mieć z czego żyć. Dokładnie tak. Paweł, jak ty się odniesiesz do tej tragedii? No oczywiście ogromne wyrazy współczucia dla rodzin, szczególnie tych, którzy zginęli. Rozstrzygnięcie, kto zawinił w tej konkretnej sytuacji, myślę, że no, wykracza poza nasze możliwości. Na pewno tam czynnik losowy odgrał kluczową rolę. Górnicy założyli ładunki wybuchowe już do, tam zdaje się, 2 ścian, które miały powstać i mieli zejść z tego obszaru eksplozji w bezpieczne miejsce. Już zgłosili, że ładunki są założone i oni schodzą z tych właśnie odwiertów, z miejsc odwiertów, żeby dokonać kontrolowanej eksplozji. I wtedy właśnie zdarzył się ten silny wstrząs. Także oprócz tych normalnych, trudnych warunków doszło jeszcze niebezpieczeństwo, że te materiały wybuchowe niezdetonowane były gdzieś w tamtej okolicy. Ja czytałem też opisy strasznie trudnych warunków, w jakich polscy ratownicy musieli pracować, że tam i problem z metanem, problem z wodą się pojawił, że nagle no, zalanie chodnika wodą odcięło grupę ratunkową.
Też oczywiście tutaj rząd próbował jakoś właśnie się tak ogrzać i pokazać, że coś robi w tej sprawie. Tam wojsko uruchomiono, jakiś tam płetwonurków, bez wiedzy tych ratowników. Błaszczak zaczął coś ściągać, to się okazało wszystko no, niepotrzebne i niezwiązane z kierownictwem tej akcji ratunkowej. Także widać, że stała się tragedia i zaraz na jej podstawie chciano się tu wylansować jakoś i pokazać, jak my rządzimy dobrze i tak dalej, podczas gdy wszystkie poprzednie rządy i ten praktycznie niszczą polskie górnictwo. Mówiliśmy o przykładzie Mongolii, gdzie mieliśmy ambasadę, to Marian bardzo często ten przykład podaje. I chyba Sikorski, tak? Sikorski, tak. Sikorski zlikwidował nagle ambasadę w Mongolii, a w dużo no, mniej potrzebnym obszarze, czyli niedaleko w tym samym regionie, w Korei Północnej, do dzisiaj z wzajemnością mamy agenturalne tutaj środowisko komunistów i tak dalej. Czyli tej nie zlikwidował, a zlikwidował w Mongolii. Dlaczego? A bo właśnie ten kraj przygotowywał się do skoku technologicznego w dziedzinie wydobycia węgla. Odkryto tam pokłady i chodziło o ich wydobycie. Jak myślicie, kto zapłacił za zlikwidowanie tej ambasady? No ci, którzy... Sprawdźcie sobie, kto dzisiaj dostarcza sprzęt górniczy, także doświadczenie ratownicze i tak dalej. Ja obstawiam, że Chińczycy. Sprawdźcie, zobaczcie, kto, to już będziecie wiedzieć, kto zapłacił za zniszczenie akurat tych możliwości rozwojowych dla polskiego przemysłu i wydobywczego, i ratowniczego, doświadczenie ratowników, szkolenia i tak dalej. Także to się dzieje. Teraz na przykład polskie górnictwo jest likwidowane na rzecz Chin, również już w Polsce. Już nie tylko tam w Mongolii, tylko teraz tu jest zwijane. To widać na wydziałach związanych z górnictwem polskich wyższych uczelni, że tam następuje stopniowa likwidacja. To samo właśnie w dziedzinie ratownictwa górniczego. Także same pensje górników, to też już woła o pomstę do nieba. Kiedyś za naszych czasów górnik, to tam nas spali na pieniądzach. Dzisiaj słyszałem, że obchodzą niektóre te kopalnie, obchodzą tę całą kartę górnika, te wszystkie rzeczy, przez to, że podnajmują jakieś tam górników od jakiejś tam spółki i tak dalej, i tak dalej. I pensje górnika dołowego nie zawsze dochodzą do 2000 zł na rękę. Także to już jest naprawdę upadek tego etosu górniczego. No, szczególnie, że na Śląsku jest ta tradycja, że ojciec utrzymuje rodzinę. No weź za 2000, za 1800 czy ileś złotych, no utrzymaj rodzinę. No, to nie jest, da się. To jest praktycznie to na jakimś polu takim już biedy, takiej gdzieś ubóstwa, nie? Także to jest degradacja górników przez to bagno, jak to mówimy, które rządzi Polską. Stąd, kiedy przychodzi taka katastrofa, oczywiście tu myślę, że główny czynnik to jest zdarzenie, do którego Bóg dopuścił, wydarzyło się tu na ziemi, takie rzeczy ciągle się zdarzają i nie chcę tu absolutnie zrzucać winy, bo nie znam sytuacji, czy tam dobrze było zabezpieczone, czy źle, czy w porę, czy nie w porę i tak dalej, ale na pewno na wszystkich rządach po 89 roku, bo o górników to dbał Gierek. I to trzeba powiedzieć. Wtedy było i wydobycie tam ogromne, i Polska tam już na szczyty tych czołówek wchodziła, i rzeczywiście górnicy mieli dobrze, i różne tam rzeczy się działy przy tych kopalniach, i kluby sportowe przecież, i religia to właśnie też przecież przy tych kopalniach, to wszystko z tamtych czasów. A potem na życzenie tu prawdopodobnie Niemiec i Rosji, bo Polska silna węglem, no to jest po pierwsze zagrożenie, bo to jest podstawa przemysłu ciężkiego, a przemysł ciężki chcą mieć Niemcy, my mamy tylko podzespoły i siłę roboczą dostarczać, to jest jedna rzecz, a dla Rosji Polska silna węglem nie potrzebuje tyle gazu czy ropy z Rosji, a Rosja chce sprzedać po najwyższych cenach w Europie czy w świecie właśnie Polakom. Dlatego trzeba zniszczyć przemysł węglowy w Polsce i to się dzieje i się będzie działo, dopóki wolni Polacy się nie obudzą.
bo rządzą nami zdrajcy. Pokazaliśmy to na przykładzie Smoleńska, na przykładzie górnictwa można dokładnie to samo pokazać. I jeszcze jedno pytanie od pana Jana. Czy i jakie różnice widzicie, panowie, w Chinach historycznych, a aktualnych? Pytam, ponieważ Instytuty Konfucjusza wycierają sobie gęby historyczną kulturą chińską, aby wprowadzić konia trojańskiego. Ojej, trzeba mieć świadomość tego, że Chiny od 4000 lat mniej więcej konsekwentnie budują swoją państwowość. Nieprzerwanie. Nie ma takiego państwa na świecie, które by miało taką tradycję tą budowy. Może Żydzi tam, może. No ale nie z takim skutkiem. No trochę ich mniej. No, oni też nie mieli państwa cały czas swojego. No tak, tak, cały czas. Nie. Ja nie mówię tylko o tradycji tej takiej, która, tej duchowej, ale materialnej. Materialnej, bo już zdaje 4000 lat temu się okazało, że te szlaki handlowe trwały, umożliwiające konsekwentny wytop metali, to już tam kilka tysięcy kilometrów w promieniu od tego miejsca głównego przemysłu, no to były stałe sieci połączeń. I to się rozrastało. Oczywiście różne były perypetie polityczne tych królestw do czasu zjednoczenia chyba, no to tam nie wiem, 2000 lat temu to powstało jako jedno państwo takie duże, ale ten obszar gospodarczy funkcjonował już dawno. Myślę, że ta formuła pisma tego, tych ideogramów, czyli rodzaju pisma obrazkowego, sprzyjało powiększaniu tego strefy tej cywilizacyjnej, ponieważ niezależnie od różnic fonetycznych, te znaki wszędzie znaczyły to samo, chociaż ludzie mówili innym językiem. Także to tam się udało z pomocą tego pisma ten obszar współpracy powiększyć. No i co najistotniejsze, kiedyś oczywiście nie było takich możliwości eksportu także ideologii w świat. No i Chiny, które no przeżywały też okresy takiego czasem całkowitego zamknięcia, no bo przecież w XIX wieku to mocarstwa zachodnie w drodze wojny wymogły otwarcie swojego rynku na swoje towary. Chiny nie chciały kupować towarów i nie za bardzo sprzedawały. Trzeba było wygrać wojny z Chińczykami, żeby oni się otworzyli. Efekt jest taki, że Chińczycy się połapali, że to oni mogą w drugą stronę. I jeszcze to skażenie właśnie tym marksizmem przez Mao Tse-tunga, to było ciekawe, bo nie tylko Chiny, ale i Wietnam, i Korea, zresztą północna. Tam doszło do takiego sprytnego połączenia pewnych emocji nacjonalistycznych z ideologią marksistowską. I w zasadzie te reżimy... Czyli brunatne reżimy, można no, tak powiedzieć. Tak, tam chodziło po pierwsze zrzucenie okupacji obcych. W Chinach to było Europejczyków, w Korei Japończyków, w Wietnamie też różnych. Francuzów, i jednocześnie z taką rewolucją społeczną. I ten komunizm tam się wplótł głęboko w to poczucie takiego zyskiwania dumy narodowej, własnego państwa. No i oczywiście sprzedajnych jakichś elit, no bo na ogół w Chinach rządziły obce dynastie. No wprawdzie ta struktura społeczna nie zmieniała się, bo nikt tam ludzi nie przywoził z zewnątrz, ale te elity rządzące to były duży poziom takiego braku poczucia więzi. No i myślę sobie, że nadszedł czas, gdy Chiny, zwłaszcza po takim usamodzielnieniu się za sprawą komunistów, co tu dużo gadać. Komuniści doprowadzili, że Chiny pozbyły się dyktatu obcych. No ale mieli z kolei głupie pomysły ekonomiczne bez tych obcych, no bo tam Mao Tse-tung, to każdy wie, co tam, jakie miał pomysły gospodarcze, żeby nie mieli czym uprawiać ziemi, bo wszystko przetopili, prawda, w tych dymarkach, albo kazał sadzić sadzonki ryżu gęsi, żeby zwiększyć plony, to wszystko zgniło z braku dostępu słońca i był głód, także gówno się znał na robocie, a rwał się do rządzenia gospodarką, to bardzo niefortunne. No ale już później, pod koniec lat 70., gdy Mao Tse-tung tam został w autowaniu i zmarł, no ci kolejni, Deng Xiaoping, mówił, no dobra, no to przestańmy się wtrącać do gospodarki, no to w tych kołchozach niech ludzie, co wyprodukują więcej niż my chcemy zabrać, to będzie ich. Się okazało, że jej produkować oczywiście więcej, bo ludzie z prostych powodów chcą mieć coś ze swojej pracy. No i tak krok po kroku, co się okazało, no, że Chiny no, zaczęły eksportować różne towary, w tym ideologię. I mają ambicje.
No proszę Państwa, ktoś powie tak, no to Chiny mają tam 4000 lat, niektórzy 5 jakiejś tradycji, no to tam ohoho, to fajne. No dobra, tylko mi powiedział ktoś, kto z Chińczykami pracuje w Ameryce. Całe życie przepracował z Chińczykami. Mówi tak, Chińczycy nienawidzą białych. Oni nic innego nie robią, tylko kombinują, jak się zemścić, bo oni mają poczucie, że ich wieloletnia cywilizacja była przez najeźdźców kradziona, niszczona, że my cały czas im coś odbieraliśmy, ich te wynalazki, te kompasy, dynamity, to znaczy proch strzelniczy, my wykorzystywaliśmy lepiej, a to oni wymyślili. Mają poczucie wielkiej krzywdy i chcą wziąć odwet, tylko nie metodami takimi jak Sowieci, że to gwałcą, zabierają zegarki i tam nasrają do fortepianu, tylko takim jak to Chińczycy, nie patrzy w oczy, a cię w konia zrobi. Także to jest dla nas zwłaszcza rzecz bardzo niebezpieczna, ponieważ my traktujemy ich taką miękkość i traktowanie grzecznie z kulturą jako przejaw takiego sympatii i braku zagrożenia. I my tego nie odczuwamy tak. Jest to bardzo groźne według mnie, ponieważ widzicie Państwo, że oni zawierają bardzo korzystne dla siebie kontrakty gospodarcze. I wprawdzie nie chcą nam sprzedać komunizmu jako tam, no temu durnemu Junkersowi to pomnik Marksa zafundowali 5-metrowy i tam już nikt nie owija gówna w papierek. Ale dla takich przeciętnych polskich polityków, gołodupców, co to w życiu nigdy nie wziął kosy do ręki i młotka i nie wie co jak. Ale pagodę narysuje. A tak, to oni tu mówią, no my wam to sprzedamy tak taniej i w ogóle i wybudujemy wam port lotniczy i tam zrobimy coś jeszcze. No to towarzystwo jak pączki w maśle wyborcom się pochwali, że to mu Chińczycy port zrobią, lotnisko, drogę, to. A, tylko nikt sobie nie zadaje pytania. Kto za to kiedyś komornika wyśle? I to mnie martwi. No a te instytuty Konfucjusza to z takim bardzo fajnym takim zanętą na głupie ryby. Ktoś powie, no to fajnie, za darmo je nauczą chińskiego, opowiedzą, co tam się działo przez te parę tysięcy, zajebista rzecz. Jeszcze prezenty jakieś dają, no to jak już tutaj się... Jak nie brać? Jak nie brać? Tylko za tym idzie co? Korupcja, uzależnienie. Korupcja w państwach Azji, zwłaszcza w Chinach, to jest element cywilizacyjny. I tylko tam, w Iranie 40% podobno obrotu gospodarczego idzie w ramach korupcji, w Rosji też, ale tam to jest tak, potrafię uzależnić. Także człowiek niezależnie od tego, czy uważa, czy nie, da się wykiwać. A nasi negocjatorzy, no to wiecie, ci wychowankowie tego hochsztaplera ekonomicznego Balcerowicza, co oni potrafią negocjować, który z nich samochód sprzedał używany na giełdzie. Są pączki w maśle, oni nie znają realiów. A Chińczyk, no to w tej tradycji od 4000 lat, to on wie, oni po prostu wiedzieli, jak wszystko zrobić własnymi rękoma, zaznali biedy. Sami wytepiali to żelazo w czasach Mao Tse-tunga własnoręcznie. No, nauczyli się roboty. I czego? I nie mają wymagań socjalnych. Tam nie ma praw pracowniczych, darcia mordy. Tam tych studentów to nie załatwili raz, dwa. Nawet jeden ma, raz, dwa. Więcej nikt łba nie podnosi. Garstka intelektualistów wie, że no, warto o tym gadać, ale reszta to są ludzie, którzy nie przychodzi do głowy mówić, że tam 8-godzinny dzień pracy, tam wolne soboty, tam żeby nie było handlu w niedzielę. Nikt o tym nie gada. Paweł, jak ty się odniesiesz? Tylko trzeba pytania jeszcze dodać do tej ciekawej podróży w czasie i przestrzeni, że instytuty Konfucjusza nie mają nic wspólnego z Konfucjuszem. To są instytuty komunistyczne i tak powinny być nazywane. Oni tamten konfucjanizm, to bardziej konfucjanizm zniszczyli, a nie przejęli. Także to jest tylko nazwa, opakowanie zostało z tych tradycyjnych Chin, a to jest mordercza ideologia komunistyczna, sprzedawana, tak jak powiedziałeś, głupim rybkom, które idą na lep takich jakichś świecidełek. Ciekawostka, jeden z naszych widzów, Jarek, pozdrawiam, podróżował z lotniska Chopina i tam właśnie Polakom się stręczy książkę. Jest taki duży taki słup z tym ich cesarzem tym komunistycznym i książka na temat, jak świat jest zbudowany, tego komunistycznego kacyka na lotnisku Chopina wita podróżnych. Po polsku. To jest Polska. Po polsku, tak, oczywiście. Nie? No jest jedna rzecz. To już jest znamie kolonizacji, że wychodzimy spod tej kolonizacji niemiecko-rosyjskiej i przechodzimy do strefy chińskiej. Jest jedna rzecz, która w zasadzie łączy
komunizm taki praktyczny z konfucjanizmem, tylko to w innej formule jest, zostało opakowane. Władzy nie wolno podskakiwać. A kontrola już jest praktycznie taka, jak opisana właśnie w Księdze Apokalipsy Nowego Testamentu Jezusa Chrystusa. Tam eksperymenty na ludziach trwają w najlepsze. I już nie mówię tylko o wycinaniu, polowaniu na ludzi, wycinaniu im organów, ale o totalnej kontroli i punktowaniu. Obywatel posłuszny dostanie nagrodę. To tak jak tresura, wiecie, zwierząt praktycznie. Jak punkty w cyrku. Punkty za pochodzenie. Już było. Ludzi się traktuje jak w cyrku. I jeszcze tak jakby elektryczny pastuch, jak kiedyś był, to dokładnie w komunistycznych Chinach się dzieje. Dziękuję wam bardzo za odpowiedzi i za komentarze. Pastor Paweł Chojecki i Marian Kowalski. Dziękuję państwu za uwagę i do zobaczenia. Szkopy i kacapy zamordowali 10 milionów Polaków, rozgrupsali co w czasie II wojny. A ja muszę się elegancko wyrażać, żeby ich nie dotknąć. Rozumiecie państwo tę historię? Tak było. No więc korzystając z tej wolności zdobytej, prawda, w jakimś procencie, zacząłem tę piosenkę kontynuować, której wtedy mnie puścili i ona napisałem o geografii, z tym, że zwracam uwagę, że oczywiście to nie jest piosenka, którą jakakolwiek telewizja w obecnej wolnej, suwerennej Polsce by kiedykolwiek puściła, mam tego świadomość. Ponieważ te cenzury nazywane poprawnością polityczną dalej istnieją i są silnie przestrzegane w stosunku do mojej twórczości. W dziecięcych wspomnieniach gruzów i pożogi wracają potwory, złowrogie narody. Ich zbrodnie, ich brednie, ich Hitler i Stalin, Skopy, kacapy, dzieciństwa, koszmary. Pierwsza lekcja polskiej geografii. Tutaj wschód, tam zachód, Skopy i kacapy, dwa wraże imperia, postrach Europy, złowieszcze, ponure, kacapy i skopy. Dziś niby jest spokój, granice spokojne, żelazne kurtyny, ani zimnej wojny. Już nikt nie pamięta, a przecież należy, bo wojny prowadzą nie tylko żołnierze, nie tylko czołgami, bombami, rakietą. Dziś Polskę szturmują banki i markety, ich media tu szczują, mieszają i kłamią, a tak propagandy jak bombowy nalot. Powtarzamy lekcje polskiej geografii. Tutaj wschód, tam zachód, Skopy i kacapy niezmiennie, codziennie szarpią, atakują. I tak od stuleci złodzieje i zbóje, nieznośne watachy napastliwych drani, co wciąż od pokoleń walczą z sąsiadami. Najbardziej ich drażnią Polacy przedziwni, kochający wolność i nieagresywni. Los taki nam przypadł, tak się porobiło. Bez buntów i powstań już by nas nie było. Bóg, honor, ojczyzna, wolność, solidarność, tego nikt na świecie nie dał nam za darmo. Powtarzamy lekcje polskiej geografii. Tutaj wschód, tam zachód, Skopy i kacapy niezmiennie, codziennie szarpią, atakują. I tak od stuleci złodzieje i zbóje. Oto pierwsza lekcja polskiej geografii. Tutaj wschód, tam zachód, Skopy i kacapy, wraże imperia, postrach Europy, złowieszcze, ponure, kacapy i szkopy. Ktoś mi zwrócił
zwrócił uwagę, że to mało dyplomatyczna ta piosenka. Ja zwracam uwagę, że się do dyplomacji nie zapisywałem. Mój kabaret polega na tym. Polega mój kabaret na tym, że staramy się mówić prawdę. Proszę Państwa, prawda jest najbardziej śmieszna.